Cześć, witamy Was w 18 dniu wyzwania Życie w harmonii w ramach projektu Pola Nadziei dla hospicjum w Świdnicy. Zapraszamy Was teraz do trzech ćwiczeń energetyzujących ciało, więc zapraszamy. Zapraszamy zatem do ćwiczeń według bioenergetyki Lowena. Pierwsze ćwiczenie uziemienia. Stajemy w pozycji, w której mamy równolegle ułożone stopy, na szerokości bioder, kolana lekko ugięte, biodra luźno, ramiona naturalnie zwisają w dół, bez napięcia. I teraz opuszczamy całe ciało na zasadzie skłonu do przodu wraz z wydechem. Cały czas utrzymujemy wydech, rozluźniając barki, ramiona, kark. Możemy delikatnie przenieść ciężar ciała na śródstopie. Pojawi się wówczas delikatne drżenie. To jest bardzo wskazane dla osiągnięcia celu w tym ćwiczeniu. Jeśli nie pojawia się to drżenie, nie przejmujcie się, to może przyjść z czasem. Ręce zwisają luźno, nadgarstki. W takiej pozycji pozostajemy minimum 30 sekund. Można oczywiście stopniowo wydłużać czas. Drugie ćwiczenie o nazwie zrzucanie z pleców. Pozycja taka sama jak w poprzednim, czyli równolegle ułożone stopy, rozluźnione biodra, kolana lekko ugięte i wykonujemy ruch rękoma do tyłu, zagarniając jakby też łokcie, piąstki zaciśnięte. Możemy używać słowo złaś, nie lub sam wydech. Złaś, 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 nie. Nie, nie. Szczególnie skierowane jest do osób, które mają napiętą obręcz barkową, kark, głowę. Należy wykonać ćwiczenie około 20 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem, które również może rozluźnić nasze ciało i wpłynąć w rezultacie na jego ożywienie, przywrócenie energii, równowagi, to jest ćwiczenie o nazwie rąbanie drewna. Dlatego, że wygląda bardzo podobnie, gdybyśmy wykonywali tą czynność. Oczywiście tu jest ważne dodanie do tego ruchu wydechu. Robimy zamach z nad głowy, kolana są ugięte i całe ciało podąża za ruchem ku dołowi. Dziękujemy i życzymy dużo zdrowia i uśmiechu na co dzień. Dziękujemy Wam za udział w wyzwaniu dzisiejszym. Ja nazywam się Elżbieta Wilk. Monika Mielamasłowska. Chcemy Was jeszcze zaprosić na warsztaty dla kobiet, które od kilku lat prowadzimy cyklicznie w Świdnicy. Nazywają się one Poruszenie. Możecie nas znaleźć na Facebooku. Fanpage nazywa się Poruszenie. Zapraszamy serdecznie. Już w najbliższy piątek, 30 kwietnia, tuż przed majówką, w piątek o godzinie 19 w Magru na ulicy Ofiar Oświęcimskich 15. Serdecznie zapraszamy kobiety. Są to wyjątkowe warsztaty w wyjątkowej atmosferze, tylko dla kobiet. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Drugie ćwiczenie o nazwie zrzucanie z pleców. Pozycja taka sama jak w poprzednim, czyli równolegle ułożone stopy, rozluźnione biodra, kolana lekko ugięte i wykonujemy ruch rękoma do tyłu, zagarniając jakby też łokcie, piąstki zaciśnięte. Możemy używać słowo złaś, nie lub sam wydech. Złaś, 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 nie, nie, nie. Szczególnie skierowane jest do osób, które mają napiętą obręcz barkową, kark, głowę. Należy wykonać ćwiczenie około 20 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem, które również może rozluźnić nasze ciało i wpłynąć w rezultacie na jego ożywienie, przywrócenie energii, równowagi, to jest ćwiczenie o nazwie rąbanie drewna. Dlatego, że wygląda bardzo podobnie, gdybyśmy wykonywali tą czynność. Oczywiście tu jest ważne dodanie do tego ruchu wydechu.
Robimy zamach z nad głowy. Kolana są ugięte. I całe ciało podąża za ruchem ku dołowi. Dziękujemy i życzymy dużo zdrowia i uśmiechu na co dzień.